Dzień dobry. Witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przeherska-Marchwińska i jestem analityczką DELAB UW. Nasze seminaria organizowane są w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Przyglądamy się w ich ramach nowym technologiom oraz innowacyjnym metodom analizy danych, a naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych już spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań i mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Kalendarium naszych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszą dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Karlińska, socjolożka, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, absolwentka Kolegium Mistrz UW. Obecnie kończy doktorat na Wydziale Socjologii UW i zajmuje się językiem psychiatrii sądowej, czyli interesuje się takimi zagadnieniami z zakresu humanistyki i socjologii cyfrowej, przetwarzania języka naturalnego, socjologii prawa czy socjologii medycyny. Tych zainteresowań Agnieszki jest rzeczywiście sporo i one wszystkie łączą się w jej projekcie badawczym. A przedmiotem analiz Agnieszki w tym projekcie, który będzie omawiała dzisiaj, są opinie sądowo-psychiatryczne, w których przygląda się dyskursowi zarówno biegłych, jak i tych osób, które są poddawane ocenie psychiatrycznej. Naszą dzisiejszą prelegentkę szczególnie interesują genderowe uwarunkowania procesu tworzenia opinii sądowo-psychiatrycznych oraz, tak jak już wspomniałam wcześniej, nowoczesne metody analizy danych, tak jak text mining czy na przykład analiza korpusowa. Naszymi dzisiejszymi gośćmi jest doktor habilitowany Jan Winczorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, socjolog, który interesuje się m.in. dostępem do prawa czy metodologią empirycznych nauk prawnych, a także zastosowaniami teorii socjologicznej w socjologii prawa. W 2022 roku otrzymał on nagrodę imienia Ludwika Krzywickiego Polskiej Akademii Nauk. Witamy również naszych gości i zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania dotyczące i prelekcji Agnieszki, i komentarzy naszych ekspertów. Bardzo na te pytania liczymy, a mnie nie pozostaje już nic innego, jak oddać głos Agnieszce. Tak jak Weronika już w swoim wprowadzeniu powiedziała, mnie interesuje kwestia uzgadniania języka czy dyskursu psychiatrii z dyskursem medycyny i kwestia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w Polsce. No i prowadzę badania o takim charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu socjologii medycyny, socjologii prawa z jednej strony, a z drugiej strony językoznawstwa korpusowego, językoznawstwa kwantytatywnego, i stosuję rzeczywiście, tak jak Weronika też to powiedziała, takie nowoczesne metody analizy tekstu, właśnie wywodzące się z lingwistyki kwantytatywnej, korpusowej i text mining. I to jest ogólny zarys moich badań, natomiast w ramach tego wystąpienia skupię się na jednym elemencie, czyli właśnie na tych uwarunkowaniach genderowych procesu opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Zastanowię się, czy opinie dotyczące kobiet psychiatryczne różnią się od opinii dotyczących mężczyzn i czy biegli kobiety piszą inaczej te opinie niż biegłe kobiety. Plan wystąpienia jest dosyć prosty. Zacznę od krótkiego, bardzo krótkiego wprowadzenia, ponieważ nie chcę zbyt wiele tych wątków teoretycznych poruszać. Powiem o psychiatrii sądowej jako o praktyce dyskursywnej, ponieważ to jest taki mój punkt, to jest taka moja perspektywa, mój punkt zaczepienia w tej analizie, w tym badaniu. Potem opowiem krótko również o genderowych uwarunkowaniach opiniowania sądowo-psychiatrycznego. To już będzie punkt wyjścia bezpośredni do moich dalszych analiz. Opowiem nieco bardziej szczegółowo o tym, jak konstruowałam korpus, czyli zbiór tekstów, który analizuję, i jego podkorpusy. Powiem o metodach badawczych, no i przedstawię wybrane wyniki analiz, przede wszystkim analiz ilościowych. Zakończę wnioskami z takimi elementami praktycznymi, zastanowię się, jak
te moje wyniki można zastosować w praktyce, no i przedstawię dalsze plany badawcze w tym temacie. Więc przechodząc do wprowadzenia, już to ten termin dyskurs padł więcej niż raz, myślę, że więcej niż dwa razy. Ja analizuję psychiatrię sądową jako praktykę dyskursywną i no, w ostatnich latach już myślę, że jest zgoda co do tego i coraz częściej faktycznie tak się dzieje, że prawo, medycyna są postrzegane jako praktyki dyskursywne i to też przenosi się na psychiatrię sądową. Zauważa się w literaturze dosyć często, że taką rolą biegłych jest, rola biegłych jest rolą tłumacza. Biegli mają przekładać język medycyny na język prawa, tak żeby można było zastosować ich interpretacje, ich wnioski i wyjaśnienia w czynnościach procesowych. I zauważa się, że ten proces translacji z jednego języka na drugi rodzi szereg wyzwań, szereg problemów. No z jednej strony od biegłych oczekuje się takiej precyzji opisu, rozpoznań wyrażonych w języku medycznym, z drugiej strony opinia powinna być zrozumiała, więc powinni na przykład unikać żargonu, powinni unikać sformułowań jasnych czy dwuznacznych. No i badania w tym zakresie pokazują, że takie sporządzanie ekspertyz no nie polega jedynie na przedstawieniu ustaleń klinicznych, jak to kiedyś uważano, tylko na tworzeniu narracji o czynie i o jego sprawcy bądź sprawczyni. I zauważa się, że opinie nie są tekstami bezstronnymi, i że biegli jako autorzy tych opinii dokonują określonych wyborów językowych i narracyjnych i te wybory mają wpływ na oddziaływanie ich tekstów, no i w konsekwencji mogą mieć też wpływ na wynik postępowania sądowego. I w ostatnich latach bardzo wiele jest już badań właśnie z zakresu prawa i medycyny traktowanych jako praktyki dyskursywne, analizy rozmaitych tekstów, typów tekstów medycznych i prawnych, prawniczych, jako gatunków specjalistycznych chociażby. Natomiast nadal niewiele wiadomo na temat praktyk dyskursywnych psychiatrów sądowych. No i właśnie moje badanie ma tę lukę wypełnić. No i tak jak już też zostało powiedziane więcej niż raz, interesują mnie te uwarunkowania genderowe procesu tworzenia opinii sądowo-psychiatrycznych. Chcę się skupić na identyfikacji różnic właśnie między strategiami językowymi, dyskursywnymi przyjmowanymi przez biegłych kobiety i mężczyzn w opiniowaniu w sprawach dotyczących kobiet i w sprawach dotyczących mężczyzn. No i w ten sposób chcę zweryfikować istniejące w literaturze tezy, zgodnie z którymi psychiatrzy oceniają osoby opiniowane w odniesieniu do takich kulturowo-społecznych standardów właściwej, poprawnej kobiecości i męskości, przedstawiając kobiety jako ofiary okoliczności, nieracjonalne, kontrolowane przez hormony lub emocje, natomiast mężczyzn jako racjonalne, aktywne podmioty posiadające sprawczość. To jest taka jedna z obserwacji w badaniach z tego nurtu. Druga obserwacja jest taka, że psychiatrzy w procesie opiniowania sądowo-psychiatrycznego dokonują medykalizacji osób opiniowanych, przede wszystkim medykalizacji kobiet, opisując je właśnie jako takie niestabilne, podatne na zaburzenia psychiczne. Więc te tezy chciałabym zweryfikować. No i materiałem, na którym chciałabym te tezy zweryfikować, są opinie sądowo-psychiatryczne, co nie powinno dziwić. Interesowały mnie opinie wydane na podstawie artykułu 31 Kodeksu Karnego, czyli opinie, w których biegli musieli dokonać oceny poczytalności osoby oskarżonej albo podejrzanej w trakcie popełnienia czynu zabronionego. To jest jedno z najczęstszych zadań psychiatrów sądowych, zadanie no nie jedyne, ale to jest takie zadanie, które nie może oczywiście zostać wykonane przez biegłych reprezentujących inne specjalności. I zanim powiem o tym, jak ten korpus był skonstruowany, jeszcze dwa słowa o samych opiniach sądowo-psychiatrycznych, ponieważ to może być tekstu większości z Państwa poza osobami komentującymi nieznany bliżej. Nie ma w Polsce takich jednolitych standardów opiniowania. Są zalecenia dotyczące struktury opinii. W samym kodeksie te wytyczne są takie dosyć sformułowane w sposób dosyć ogólny, szeroki, więc biegli jak autorzy mają dużo swobody. Istnieją zalecenia konsultanta krajowego dotyczące właśnie struktury opinii i taka opinia, żeby Państwu przybliżyć, jak ten tekst wygląda, powinna się składać z czterech części: ze wstępu, ze sprawozdania z przeprowadzonych czynności. Te czynności to jest badanie,
często w warunkach ambulatoryjnych jednorazowa, albo obserwacja sądowo-psychiatryczna, z omówienia całości materiału i przedstawienia wniosków razem z uzasadnieniem, no i w końcu z odpowiedzi na pytania organu procesowego i z takiej konkluzji dotyczącej poczytalności osoby opiniowanej, czy ona jest poczytalna, niepoczytalna, czy ma tę poczytalność ograniczoną. Tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję korpusu, to takim moim założeniem było to, żeby korpus był w miarę możliwości zrównoważony, czyli żeby zawierał odpowiednio dużo opinii dotyczących kobiet i opinii dotyczących mężczyzn, na tyle dużo, żeby można było prowadzić analizy porównawcze. No i też skupiłam się na tym, żeby zachować jak największe zróżnicowanie, jeżeli chodzi o miejsce wydania opinii i żeby te opinie no, były w miarę możliwości reprezentatywne do opiniowania sądowo-psychiatrycznego w Polsce. W miarę możliwości, ponieważ tutaj zachowanie pełnej reprezentatywności jest po prostu niemożliwe, nie ma rejestrów opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w Polsce wyczerpujących w pełni, no i też możliwości pozyskania tego materiału są bardzo ograniczone. Kolejne kroki, które wykonałam, jeżeli chodzi o pozyskanie materiału aż po opis metadanymi, one służyły do tego, żeby korpus przygotować do takich analiz automatycznych. Ten korpus został oczywiście dosyć gruntownie opracowany, tekst został wyczyszczony, zanonimizowany, no a na wejściu zdigitalizowany. I rezultat to jest 225 opinii wydanych w latach 2009-2020 przez 107 różnych biegłych, tworzących 101 zespołów, ponieważ opinie wydawane są w zespołach, najczęściej dwuosobowych. I w tym korpusie znalazło się 70 opinii dotyczących kobiet i 155 opinii dotyczących mężczyzn. Tutaj po prawej na wykresie widać, te opinie pochodziły z 8 ośrodków. No nie udało mi się zachować tutaj pełnego zrównoważenia, ale nie wygląda to bardzo źle. Rzeczywiście poza jednym ośrodkiem psychiatrii sądowej, który dominuje, udział poszczególnych innych ośrodków jest w miarę wyrównany. I teraz nieco więcej o tym, co się znajdowało w tym korpusie. Tutaj mam informacje w tabeli o kwalifikacji czynów, czyli jakie przestępstwa popełnili albo byli podejrzani o popełnienie czy oskarżeni o popełnienie opiniowani w analizowanych przeze mnie sprawach, analizowanych przeze mnie opiniach. No i tutaj widać, że te dane nie pokrywają się z oficjalnymi statystykami przestępczości w Polsce, ponieważ mnie interesowały przede wszystkim sprawy, opinie dotyczące przestępstw z użyciem przemocy i faktycznie tutaj w moim korpusie dominują opinie dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, szczególnie zabójstwa. Także tutaj widać, że ten korpus nie jest w pełni reprezentatywny i nie może być. Nie takie było też jego założenie. I jakieś pierwsze już właściwie wyniki mogę pokazać, jeszcze mówiąc nieco o konstrukcji korpusu i samym materiale. Tak jak wspominałam, opinie powinny kończyć się jednoznaczną konkluzją dotyczącą właśnie poczytalności osoby oskarżonej czy podejrzanej. I tutaj możliwości są cztery. Osoba może zostać uznana za niepoczytalną, poczytalność może być w pełni zachowana, albo poczytalność może być ograniczona w stopniu znacznym albo w stopniu nieznacznym. Jeszcze w analizowanym przeze mnie korpusie, poza tymi czterema wariantami, był wariant piąty, czyli działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, to jest zdefiniowane w artykule 148. No i tutaj chodzi o taki stan psychiczny, kiedy procesy emocjonalne zyskują przewagę nad intelektem. No i to, co jest tutaj istotne, że każda z takich konkluzji ma bardzo doniosłe konsekwencje dla osoby opiniowanej. To znaczy, jeżeli stwierdzi się niepoczytalność, no to niepoczytalność oznacza wyłączenie winy i to prowadzi do umorzenia postępowania, jeśli są do tego podstawy, do zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia osoby w zakładzie psychiatrycznym. Poczytalność ograniczona może być z kolei podstawą do złagodzenia kary, no i podobnie stan silnego wzburzenia, jeżeli zostanie stwierdzony, to zmienia się kwalifikację zabójstwa i zmniejsza się sankcja karna. I tutaj jeszcze jeden wątek, powiedziałam tej doniosłości,
I faktycznie jest tak, że ta konkluzja biegłych przekłada się na wyniki postępowania sądowego. No, teoretycznie sędziowie zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów mogą nie zgodzić się z wnioskami psychiatrów i mogą taką opinię odrzucić, ale w praktyce zazwyczaj te opinie, w zdecydowanej większości przypadków te opinie przyjmują i mówi się, że biegli psychiatrzy to są tak zwani sędziowie w bieli, tak? Rzeczywiście ich opinie, ich oceny przekładają się na wyniki postępowania. No i tutaj mam pierwszy wykres, właśnie analizę tych konkluzji dotyczących poczytalności ze względu na płeć badanych. Widać tutaj, że konkluzje biegłych różniły się w zależności od tej płci i psychiatrzy częściej kwestionowali poczytalność kobiet niż poczytalność mężczyzn, co jest zgodne z tezami w literaturze dotyczącymi medykalizacji kobiet opiniowanych. Tutaj kolejny wykres, gdzie mam też konkluzję biegłych dotyczącą poczytalności, ale ze względu na płeć biegłych, nie badanych. I to może być interesujące, ale również wyszły tutaj różnice i kobiety częściej kwestionowały poczytalność osób opiniowanych niż mężczyźni, zespoły złożone z kobiet. Rzeczą, którą jeszcze zrobiłam, zanim przeszłam do takich prawdziwych w cudzysłowie analiz, tych analiz, które mnie głównie interesowały, analiz językowych, analiz tekstu, to wydzieliłam z korpusu głównego podkorpusy. Po pierwsze, wydzieliłam podkorpusy opinii dotyczących kobiet, opinii dotyczących mężczyzn, ale jeszcze konieczne okazało się wydzielenie takiego korpusu mniejszego, tutaj on jest nazywany OSP, a konieczne to się okazało dlatego, że opinie są bardzo tekstami bardzo niejednorodnymi. Często to są teksty bardzo długie, przy czym bardzo długie fragmenty opinii to są bezpośrednie cytaty, niekiedy parafrazy, częściej cytaty akt sądowych i dokumentacji medycznej. Więc trudno te fragmenty uznać za taki element autorski, za element opinii, to jest po prostu raport tak naprawdę z lektury akt sądowych. Więc na potrzeby analiz te fragmenty, które nie były fragmentami autorskimi, właśnie relacja z przeglądu akt i dokumentacji medycznej, te fragmenty wyłączyłam i utworzyłam mniejszy korpus. I widać, że ten korpus jest sporo mniejszy, bo korpus wyjściowy miał 1,5 miliona tokenów w przybliżeniu słów, a korpus docelowy ma 660 tysięcy. Więc prawie 60% tekstów, opinii to były te fragmenty z akt sądowych i z dokumentacji medycznej, co samo w sobie już jest całkiem interesujące. Kolejna interesująca rzecz, która tutaj jest widoczna, to to, że opinie dotyczące kobiet, OSPK, były średnio dłuższe niż opinie dotyczące mężczyzn. Metody. Tutaj nie będę mówić zbyt długo. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, któraś z tych metod Państwa zainteresuje, to mogę opowiedzieć o nich nieco więcej w dyskusji. Wydaje mi się, nie będę mówić za dużo, bo wydaje mi się, że tę metodę najlepiej jest zobaczyć w działaniu, wtedy wiadomo, na czym one polegają. Natomiast tak jak mówiłam, stosuję metody automatycznej analizy tekstu, wywodzące się z lingwistyki korpusowej, lingwistyki kwantytatywnej. Zaczynam od analizy form gramatycznych, wykonuję potem analizę semantyczną z wykorzystaniem słowosieci. Słowosieć to jest taki relacyjny słownik semantyczny dla języka polskiego. No, o słowosieci mogę powiedzieć nieco więcej w dyskusji, na razie nie chcę tego wprowadzać. Analiza kluczowości, słów kluczowych, czyli słów występujących istotnie częściej w jednym korpusie, podkorpusie niż w drugim podkorpusie, w moim przypadku w podkorpusie dotyczącym kobiet i w podkorpusie dotyczącym mężczyzn. Analiza konkordancji, czyli występowania słów w kontekście. No i analiza stylometryczna, to są dopiero początki, ale chciałam Państwu pokazać pierwsze wyniki. Stylometria, czy analiza stylometryczna polega na wydobywaniu cech językowych i na tej podstawie podobieństw i różnic między tekstami. No i to służy do grupowania tekstu, bardzo często jest wykorzystywane do przypisywania autorstwa. Stosowane jest też w ramach lingwistyki sądowej, więc to jest metoda taka bardzo mocno związana z moim tematem badawczym. Wydaje mi się przez to też właściwa. Dobrze. No i pierwsze wyniki. Najpierw chciałabym powiedzieć, zaczęłam od tego, że opinie mają charakter narracyjny, więc powiem,
jakie typy narracji w ogóle w opiniach można spotkać, a potem powiem, jak ta narracja jest prowadzona. Więc można spotkać dwa główne typy. Narracje autorów opinii, czyli biegłych, to nie zaskakuje, no i narracje osoby opiniowanej. I tutaj mamy trzy możliwości wprowadzania tej narracji. To może być forma trzecioosobowa, kiedy to jest po prostu parafrazowane. Z osobą opiniowaną zawsze jest przeprowadzony wywiad, no i te odpowiedzi mogą być parafrazowane. No i może być też zastosowana forma pierwszoosobowa, kiedy te odpowiedzi są cytowane bezpośrednio. Niestety bardzo często w opiniach mam do czynienia z formą mieszaną, kiedy bardzo trudno odróżnić, który fragment opinii to jest cytat z osoby badanej, a który fragment to jest już parafraza biegłego. Mamy też inne narracje innych osób zaangażowanych, jakoś postępowanie sądowe. One mają mniejsze znaczenie i zazwyczaj się pojawiają w opiniach dłuższych. Natomiast ważne jest to, że opinie, również polskie opinie, bo o tym się mówi w kontekście opinii zagranicznych, przede wszystkim amerykańskich, mają taki charakter polifoniczny. Rzeczywiście to jest takie łączenie bardzo wielu różnych głosów. I tym łączeniem powinien się zająć psychiatra jako autor. No dobrze, ale żeby zobaczyć, jak ta narracja jest faktycznie konstruowana, można się przyjrzeć formom czasowników i zaimków. No i tutaj widać, że psychiatrzy rzadko korzystali z bezpośredniej narracji odautorskiej. Ta narracja odautorska byłaby widoczna w użyciu czasowników i zaimków w pierwszej osobie liczby mnogiej, ponieważ zespoły to są zawsze zespoły, a nie pojedyncze osoby, więc powinna być stosowana forma my. Tutaj tych form jest mniej. Raczej widać, że biegli preferują stosowanie form bezosobowych, być może po to, żeby zwiększyć takie wrażenie bezstronności opinii i nadać im charakteru naukowego. Można się zastanawiać, z czego to wynika. Natomiast rzeczywiście biegli usuwają się nieco jako autorzy z tekstu opinii. I sięgają po te konstrukcje bezosobowe. No i co ciekawe, nieco częściej biegli zaznaczali swoją obecność w opiniach dotyczących mężczyzn. Tutaj tym kolorem szarym są zaznaczone różnice istotne statystycznie, więc w opiniach dotyczących mężczyzn oni częściej występują jako my. Z kolei w przypadku opinii dotyczących kobiet częściej posługują się pierwszą osobą liczby pojedynczej, czyli częściej oddają głos opiniowany. Te w pierwszej osobie liczby pojedynczej wypowiedzi to są wypowiedzi po prostu bezpośrednio osób przywoływanych w tekście, czyli zazwyczaj badanych. Jeżeli chodzi, kolejną rzeczą, którą zrobiłam, jest wydobycie tych słów kluczowych, analiza kluczowości, więc jeżeli chodzi o taki poziom, już przechodząc z poziomu gramatycznego, jeżeli chodzi o poziom leksykalny, to tutaj też widać duże różnice między opiniami dotyczącymi kobiet, opiniami dotyczącymi mężczyzn. Tutaj zestawiłam takie najważniejsze grupy różnicujących opinie dotyczące kobiet i mężczyzn leksemów, lematów, po prostu słów, form wyrazowych. I tutaj część z tych grup raczej nie powinna dziwić, słownictwo dotyczące ciąży, porodu czy rodziny, natomiast niektórym warto przyjrzeć się bliżej. No i tutaj chciałam pokazać trzy takie wątki razem z fragmentami wypowiedzi, z cytatami. Pierwszy wątek to jest wątek bezradności, bierności, który bezpośrednio oddaje to, o czym mowa była w literaturze dotyczącej uwarunkowań genderowych opiniowania i wymiaru sprawiedliwości jako takiego. I tutaj w opiniach rzeczywiście tych polskich zachowania przestępcze kobiet, czyny przestępcze kobiet były częściej rozpatrywane w takich kategoriach irracjonalnych reakcji na okoliczności zewnętrzne. Kobiety były przedstawiane jako niezdolne do radzenia sobie ze stresem, z presją społeczną, przyjmujące raczej postawę bierną, raczej wycofującą się, raczej nie działającą aktywnie, ale reagujące na pewne sytuacje, w jakich się znalazły, czyli pozbawione sprawczości. No, z drugiej strony były też przedstawiane jako pozbawione, czy posiadające ograniczoną zdolność do samokontroli. I tutaj w tym przypadku też ich sprawczość była ograniczona, po prostu były kontrolowane przez emocje. I te emocje miały niekorzystny wpływ na racjonalne działanie, co zostało powiedziane. No i trzeci wątek, dosyć interesujący, to jest wątek taki, że biegli często podważali wiarygodność wypowiedzi oskarżonych kobiet, zaznaczali na przykład, że mieli trudności z uzyskaniem od nich precyzyjnych, rzetelnych informacji.
Jeżeli chodzi o słownictwo charakterystyczne dla opinii dotyczących mężczyzn, a rzadziej występujące u kobiet, tutaj znowu pojawiają się takie grupy słów, które nie powinny dziwić, jak służba wojskowa. Pojawiają się też grupy nieco zaskakujące, jak wykształcenie czy praca i zarobki. Wydawałoby się, że również w opiniach dotyczących kobiet to słownictwo powinno się pojawiać, ale nie, ono dominuje w opiniach dotyczących mężczyzn. No i znowu przyjrzę się tylko wybranym wątkom w związku z brakiem czasu. Jeden z nich, znowu to jest potwierdzenie tez literatury, to jest wątek związany z agresją. Mężczyźni są przedstawiani, no, w przeciwieństwie do kobiet, jako ci aktywni, ci sprawczy i posiadający taką naturalną, można powiedzieć, skłonność do agresji. Czy jest to dla nich może nienaturalne, ale jest takie utrwalona u nich reakcja, na przykład na stres, na sytuacje konfliktowe. No i drugi wątek, to jest wątek oddalania odpowiedzialności. Mężczyźni bardzo często w opiniach pada, że obarczają odpowiedzialnością za swoje zachowanie, za swoje niepowodzenia, ofiarę, czy jakieś okoliczności zewnętrzne. No i też nie widzą swojej winy, nie odczuwają wyrzutów sumienia. To są wątki, które pojawiają się częściej w opiniach dotyczących mężczyzn niż w opiniach dotyczących kobiet. Ja pogrupowałam te słowa, teksemy samodzielnie, ale do analizy słów, analizy takiej semantycznej można też podejść w inny sposób. Na przykład analizując, przepraszam, przejdę teraz tutaj i wrócę do tamtych slajdów, analizując domeny, to jest już analiza ze słowo sieci, czyli z tego polskiego WordNetu słownika semantycznego. I tutaj znowu porównanie opinii dotyczących kobiet, dotyczących mężczyzn, widać do tego wątku związanego ze sprawczością, że kobiety faktycznie jakby, czy mężczyźni są raczej przedstawiani w kontekście tej sprawczości, posiadania sprawstwa, aktywności, a kobiety raczej jako bardziej pasywne, a tutaj to widać właśnie w przypadku rzeczowników określających cel działania, domena cel działania. To są takie rzeczowniki związane jakoś ze sprawstwem, sposób, konsekwencja, zamiar, następstwo czy chęć. Tak? To myślę, że to są rzeczowniki, które można było określić jako wyrażające sprawczość. Ale tutaj temu stwierdzeniu przeczy nieco analiza czasowników i domen czasowników, dlatego że w przypadku kobiet więcej jest czasowników oznaczających wydarzenia i działania społeczne i polityczne, czyli jednak jakaś forma aktywności ze strony kobiet jest wydobywana i ona się pojawia w tych opiniach nawet częściej niż w przypadku mężczyzn. Można się zastanawiać, jakie aktywności i jakie działania, bo być może to są jednak działania na przykład związane z życiem domowym, przede wszystkim życiem rodzinnym, jak to by wynikało z analizy słów kluczowych. I teraz wrócę na chwilę do tych slajdów, które pominęłam, bo jeszcze przeprowadziłam jedną operację, żeby porównać te opinie dotyczące kobiet i mężczyzn i słownictwo w nich używane. Sprawdziłam, jak określane są osoby opiniowane. No i tutaj dzięki temu udało mi się wykryć, że opiniujący mają problemy z pogodzeniem tej roli biegłego, przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości z rolą lekarza i często określają osoby opiniowane jako pacjentów, co w kontekście prawnym powinno dziwić. Częściej określają w ten sposób kobiety, co może świadczyć o tej skłonności do medykalizowania kobiet będących przedmiotem opinii. I tutaj kilka cytatów. Taka bardziej głęboka, pogłębiona analiza kontekstów użycia określenia pacjent wykazała, że częściej to się pojawia, to określenie w opiniach po obserwacji sądowo-psychiatrycznej, kiedy ta osoba pozostaje na oddziale pod kontrolą lekarza, no więc ten kontekst medyczny jest silniejszy, ale też określenie pacjent pojawia się nawet w konkluzjach opinii, gdzie już mamy stwierdzenie, czy osoba jest poczytalna, czy niepoczytalna i wracamy do tego kontekstu ściśle prawnego czy prawniczego. I nadal biegli posługują się w tym przypadku określeniem pacjent, więc widać, że myślą po prostu o opiniowanych często jako o pacjentach. No i na koniec, przechodząc już na taki poziom wyżej tej analizy leksykalnej, analiza rejestru, czyli takich stylów funkcjonalnych inaczej. I tutaj no, nie dziwi, że dominuje w opiniach rejestr ogólny. Opinie, jak mówiłam, powinny być zrozumiałe
dla laików, ale jest dosyć duży udział słownictwa specjalistycznego. To może wskazywać na to, że jednak ten język medyczny jest w nim dosyć mocno obecny. I tutaj są też cechy, które różnicują opinie dotyczące kobiet i mężczyzn. Na przykład w przypadku mężczyzn więcej jest słownictwa książkowego, a w przypadku kobiet więcej jest wulgaryzmów. Przy czym to nie są wulgaryzmy oczywiście samych biegłych, tylko właśnie to są wulgaryzmy, można tak przypuszczać, z dużą dozą prawdopodobieństwa, wypowiadane przez osoby opiniowane, czyli przez te opiniowane kobiety i cytowane bezpośrednio. I tylko zapowiedź tego, co dalej będę robić, nie będę omawiać tych wyników. Dalej zajmuję się analizą stylometryczną, przeprowadzam analizę stylometryczną tych opinii, porównuję właśnie opinie dotyczące kobiet i mężczyzn i wydane przez kobiety i mężczyzn, tutaj akurat ten drugi przypadek, stosując różne narzędzia pozwalające wydobyć bardzo wiele różnych cech potencjalnie różnicujących i faktycznie tych cech takich fleksyjnych, leksykalnych, syntaktycznych jest bardzo, bardzo dużo i to opinie dotyczące kobiet i mężczyzn się od siebie bardzo różnią pod tym kątem, a jeszcze bardziej różnią się opinie wydane przez kobiety czy zespoły złożone z kobiet i wydane przez zespoły złożone z mężczyzn. Więc tutaj te genderowe uwarunkowania i wpływ płci na język, na styl jest bardzo widoczny. No i przechodząc już do wniosków i do tych możliwych zastosowań, co zapowiadałam na początku, że to jest dla mnie wątek interesujący, to widać w opiniach tendencję do ograniczania obecności głosu od autorskiego, unikania pisania w pierwszej osobie jednogłośnie, stosowanie form bezosobowych, unikanie stosowania form narracyjnych. No i tak jak wspominałam, zapewne miało to służyć zaznaczeniu bezstronności spostrzeżeń, no ale te analizowane opinie przypominały raczej raporty z badań, miały taki kształt, powiedzmy, dokumentacji przeprowadzonych czynności, no i przypominały trochę teksty naukowe. Kolejna rzecz to jest ten wątek medykalizacji, który dotyczy przede wszystkim kobiet. No i z tym też jest związany wątek tej podwójnej roli, w jakiej występuje biegły. Wątek roli lekarza i roli przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. I widać, że biegli mają trudności z pogodzeniem tych dwóch ról, no i z przełożeniem tej relacji lekarz-pacjent na relację ekspert-opiniowany. Raczej traktują, czy często traktują osoby opiniowane, szczególnie kobiety, jako osoby chore, wymagające opieki, wymagające leczenia, niekoniecznie jako takie podmioty racjonalne, podlegające kontroli, które mogą być ukarane, mogą być poddane resocjalizacji, czyli podejrzanych, oskarżonych przestępców po prostu. No i kolejna rzecz to jest ta stereotypizacja opisu, która była bardzo widoczna w analizie słów kluczowych. Rzeczywiście zgodnie z tezami z literatury kobiety są przedstawiane jako bierne, mężczyźni jako aktywni, kobiety są pozbawione sprawczości, no a z kolei mężczyźni są przedstawiani jako potencjalnie agresywni. I ta moja analiza, odwołując się do pytania postawionego w tytule wystąpienia, wskazuje, że język ekspertyz sądowych nie jest wolny od stronniczości i gender jest w tym przypadku bardzo istotną zmienną różnicującą. No już na koniec przechodząc do możliwych zastosowań, wydaje mi się, że na podstawie tego rodzaju analiz można opracować taki zestaw dobrych praktyk w zakresie opracowywania opinii pod kątem językowym, pod kątem stylistycznym. Można było też pomyśleć, w jaki sposób zastosować te wyniki, żeby ułatwić sędziom, organom procesowym ocenę jakości opinii, bo tak jak mówiłam, jest to dla nich trudne, zazwyczaj te opinie po prostu przyjmują, nie mają kompetencji specjalistycznych, żeby je ocenić, no ale być może takie wyniki, takie analizy mogłyby tę pracę nieco uprościć, przynajmniej na takim poziomie językowym, wskazując na przykład na różne potencjalne elementy różnicujące, wskazujące na stronniczość badanych. No i ostatnia rzecz, już taka bardziej z perspektywy biegłych, to możliwość wydobycia, ułatwienia z kolei biegłym pracy, wydobycia z akt sądowych, z dokumentacji medycznej, fragmentów, które mogłyby się biegłym przydać do opracowania opinii. No oczywiście można było pójść dalej w stronę automatycznego tworzenia opinii, ale tutaj chcę postawić kropkę i w ten wątek wchodzić nie chcę. Natomiast rzeczywiście potencjalnie można by było dzięki takim analizom ułatwić
biegłym pisanie i też zwiększyć taką świadomość tego językowego wymiaru opinii, no a sędziom ułatwić ocenę opinii. Więc na tym chciałabym zakończyć i dziękuję za uwagę. Agnieszka, wielkie dzięki za to wystąpienie. Wydaje mi się, że wątków do dyskusji na pewno nam nie zabraknie, ale zanim do tej dyskusji przejdziemy, chciałabym poprosić o komentarz naszego dzisiejszego gościa, profesora Wieńczorka. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za miłe zaproszenie do udziału w tym seminarium. Też dziękuję bardzo pani magister za bardzo interesujący referat i przedstawienie tych badań, które rzeczywiście są bardzo ciekawe. Miałem okazję zapoznać się z też opublikowanymi tekstami pani magister i wiedziałem, czego mam się spodziewać przychodząc tutaj, no i w pełni moje oczekiwania pani magister w swoim referacie spełniła, jeśli tak można powiedzieć, jeżeli mogę oczekiwać od prelegentki spełniania moich oczekiwań. Więc ja sobie pozwolę na kilka uwag, raczej takich kontekstowych może, czy zmierzających do rozszerzenia tej naszej tematyki niż krytycznych, bo w sumie nie widzę wielu obszarów, w których mógłbym coś krytycznego powiedzieć, co mnie bardzo cieszy, jakby rzadko mi się zdarza, że nie mogę powiedzieć nic krytycznego i jest to miła odmiana, jeśli tak się może zdarzyć. Także ja chciałem może najpierw troszkę uzasadnić no, tą moją pozytywną opinię na temat tego badania i wyników, o których usłyszeliśmy. Dlatego, że no, my wiemy o tym, mówię my w sensie badacze prawa, my też socjologowie prawa, wiemy o tym, że obszar rozmaitych opinii biegłych przedstawianych w sądach to jest obszar, że tak powiem, niefachowo śliski, znaczy jest to obszar, w którym właśnie występuje takie napięcie, o którym pani mówiła, napięcie między wiedzą ekspercką a oczekiwaniami sądu, też między językiem, w jakim sąd kształtuje swoje postępowanie i jaki jest mu narzucony przez akty prawne, które to postępowanie określają z jednej strony, no a z drugiej strony między wymogiem, powiedzmy, obiektywności, może przyzwyczajeniem, czy też taką rolą zawodową, którą ci eksperci pełnią poza sądem do tego, żeby formułować swoje opinie w sposób możliwie zobiektywizowany i niestronniczy i powiedzmy naukowo uzasadniony. No a tutaj jeszcze w naszym przypadku z trzeciej strony z tym oczekiwaniem czy z tym wymogiem roli, że będziemy się zajmować pacjentem i zwracać uwagę na jego potrzeby i na jego bolączki i je w pierwszej kolejności jakoś uwzględniać. Więc na pewno dyskurs ekspercki w sądzie to jest rzecz ciekawa z tego powodu, że tutaj się przetną różne wymogi, którym trzeba jednocześnie sprostać. Po drugie, to jest śliski obszar, jak powiedziałem, z tego powodu, że wiemy o tym skądinąd i to też nie jest tylko polska specyfika. Sądy pracują w wielkim napięciu i w dużym tempie. Nie ma w tej chwili z nami pana doktora Goska, który pewno by nam coś o tym opowiedział z perspektywy, powiedziałbym, pierwszoosobowej, no ale wiemy, że tak jest i wiemy, że sądy no, muszą się kierować pewnego rodzaju ekonomią procesu, muszą rozstrzygnąć sprawę w skończonym czasie, muszą często sobie poradzić z bardzo dużym obciążeniem sprawami na jednego sędziego, tak, no, sędziowie mają całe wagony spraw, którymi się muszą zajmować.
I to wszystko powoduje presję, która na sądach spoczywa i to powoduje taką chęć, może nie chęć, ale pewną skłonność do tego, żeby chodzić na skróty. W związku z tym wiemy, że sądy lubią polegać na biegłych, lubią na nich polegać w ten sposób, żeby sobie upraszczać postępowanie. No tutaj pani magister mówiła o tym, że takie opinie podlegają ocenie sądów, no ale czy często się zdarza, że takie opinie są kwestionowane i są skutecznie kwestionowane, no to jest rzecz druga. Tak? Raczej dominuje takie przekonanie, że sądy niekiedy w pewien sposób outsourcują sobie rozstrzyganie różnych dylematów i pytają ekspertów o różne rzeczy i potem po prostu polegają na tym, co ten ekspert powie. Więc jest taka, można powiedzieć, w pewnym sensie spirala milczenia tutaj. To znaczy z jednej strony sądy przymuszone presją czasu i presją wielkiej liczby spraw, które muszą rozstrzygać, starają się przejmować kontrolę nad postępowaniami sądowymi w taki sposób, żeby tam nie dochodziło do zbędnego gadulstwa i do jakichś strat czasu, tak? To jest bardzo charakterystyczne w polskich sądach. No ale z drugiej strony, z tego samego powodu, one nie do końca są skłonne, żeby bardzo się wgłębiać, tak? Żeby kontrolować postępowania, kontrolować opinie biegłych bardzo, bardzo dogłębnie, no chyba że strony sobie taką możliwość przed sądem wywalczą. Czyli usiłuję powiedzieć, że istnieją pewne strukturalne powody, które powodują, że ta rola biegłych także w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym jest znaczna i że kontrola sądów nad tymi opiniami niekoniecznie musi być bardzo, bardzo, bardzo ścisła. To się zauważa i to jest, powiedziałbym, trzeci powód, dla którego można mówić o tym obszarze, że jest śliski, że to się zauważa w innych sprawach także niż sprawy karne, a mianowicie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia, gdzie z automatu występuje opinia biegłego, i w sprawach dotyczących przymusowego leczenia. A tak, to są pod względem wolumenu dość znaczne kategorie spraw. No i z takich mało systematycznych obserwacji wiemy, że mimo że to są sprawy, które dotyczą podstawowych praw człowieka, prawda, i tego, czy ktoś zostanie ubezwłasnowolniony, czy nie, co w ogóle jest bardzo wątpliwe jako praktyka, powiedzmy, prawna, tak, czy w ogóle taka instytucja jest dopuszczalna, to mimo że to dotyczy tak ważkich spraw, wiemy, że jakość, powiedzmy, tego, jak sądy w tych sprawach orzekają, nie jest najwyższa. Tak? Znaczy, są tutaj głosy krytyczne. No więc, jak mówię, wydaje mi się, że ten referat, którego wysłuchaliśmy, jest przydatny też z tego powodu, że no, dotykamy bardzo trudnego obszaru ze względu na to wikłanie w wiele ról, z tego powodu, że sądy, które takie sprawy rozstrzygają, podlegają presjom praktycznym zupełnie. No i także z tego powodu, że to jest bardzo ważne sprawy dotykające podstawowych praw podsądnych, którzy w takich sprawach są, że tak powiem brzydko, obiektem opiniowania. Też, jak wspomniałem, wydaje mi się, że tutaj można się doszukiwać istnienia takiej spirali milczenia, w której z jednej strony sądy czegoś oczekują, z drugiej strony mało kontrolują, ale z trzeciej strony biegli chętnie ulegają tym domniemanym lub wprost wyrażonym oczekiwaniom sądu, więc
ciekawe byłoby jakby próba ulokowania wyników pani magister w takim kontekście. Czy być może jest jakieś szersze wyjaśnienie tych zjawisk, które pani dostrzega. Też pytanie brzmi, czy przypadkiem nie jest tak, że celem w ogóle wnioskowania o opinię jest uzasadnienie rozstrzygnięcia sądowego, a niekoniecznie zaczerpnięcie opinii. Znaczy, czy przypadkiem nie jest tak, że sąd traktuje opinie sądowo-psychiatryczne jako właśnie podstawę rozstrzygania, a nie jako źródło informacji. Co by powodowało, że no, oczywiście skądinąd ważne rozważania na temat stylu i sposobu wyrażenia opinii no, byłyby mniej istotne niż konkluzja, prawda? Też pytanie jest takie, być może pani magister mogłaby coś powiedzieć na ten temat, czy przypadkiem ten bias, o którym pani mówi, nie jest w jakiś sposób przez sąd, czy przez sądy albo przez no, strukturalne warunki, w których to się odbywa, w jakiś sposób na biegłych wymuszany. Być może jest coś interesującego w pytaniach, jakie sądy zadają biegłym, którzy tym pytaniom ulegają i odpowiadają, prawda, zgodnie z tym takim, można powiedzieć, wzajemnym poleganiu na sobie, które w takiej sytuacji może się pojawiać. Też byłbym ciekaw tego, być może pani mogłaby na to pytanie odpowiedzieć, na ile same wypowiedzi badanych są w tych opiniach reprezentowane. Tak? No to znamy tę myśl, że taka opinia sądowo-psychiatryczna powinna oddawać także punkt widzenia badanego. I czy można byłoby może w jakiś sposób przypisywać te różnice, które pani obserwuje, różnicom w wypowiedziach samych badanych, jakiś, można powiedzieć, autostereotypa, że tak skrótowo powiem, które się w ich wypowiedzi odzwierciedlają, więc ten bias, o którym pani mówi, być może byłby nie tylko, być może nie byłby biasem samych ekspertów, ale byłby odzwierciedleniem biasów, które mają sami badani. Nie wiem, na ile zrozumiały sposób udało mi się to powiedzieć, ale być może to jest odzwierciedlenie tego, czego chcą sądy i tego, co mówią badani, czy dałoby się w jakiś sposób tego typu pytanie rozstrzygnąć, czy może jakąś sugestię znaleźć w pani badaniach. Wydaje mi się, że mówiłem dłużej niż to było uzgodnione, więc zatrzymam się w tym miejscu. Prawdopodobnie jakieś pytania dalsze będę jeszcze mieć, więc jeśli będzie taka możliwość, to z przyjemnością je zadam. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Agnieszka, ja widziałam, że ty skrzętnie notowałaś pytania, więc zakładam, że z chęcią na nie od razu odpowiesz. Ja te swoje pytania dotyczące twojej pracy zostawię na koniec, a tobie oddaję głos. Dobrze, bardzo dziękuję pani profesorze za ten komentarz. No i zacznę właśnie od pytań, bo to są pytania, które sama sobie zadaję. Więc bardzo trafnie pan dostrzegł te takie potencjalne, może nie słabe punkty analizy, ale takie wątki, które wymagają rozszerzenia zdecydowanie. Więc może czy na chwilę udostępnię ekran, żeby pokazać jeden slajd, który pominęłam celowo. To jest slajd co dalej. I jeden z wątków, który moim zdaniem wymaga dalszego badania, to jest właśnie te typy narracji, tak? Oddzielenie od wypowiedzi badanych i wypowiedzi samych psychiatrów. Też zastanawiałam się, czy te uwarunkowanie genderowe, ta obecność stereotypów nie wynika z tego, czy te stereotypy nie są obecne, może tak, w typu wypowiedziach osób opiniowanych, czy one są faktycznie obecne w wypowiedziach biegłych. No i żeby to zrobić, trzeba było oddzielić te dwa elementy opinii, tak, wypowiedzi badanych, wypowiedzi biegłych. Natomiast problem polega na tym, że nie da się tego zrobić w żaden sposób automatyczny, ponieważ tak jak mówiłam, te wypowiedzi badanych są wprowadzane w bardzo różny sposób, bez cudzysłowów, bez kursywy bardzo często i nawet w ramach jednego zdania może się pojawić pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja coś zrobiłem,
i potem nagle to zdanie jest kontynuowane w postaci parafrazy i pojawia się trzecia osoba liczby pojedynczej. Więc naprawdę bardzo trudno jest odróżnić bez takiej ręcznej anotacji, bez ręcznego znakowania te elementy narracyjne wypowiedzi badanych i wypowiedzi badaczy, badających, czyli biegłych. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co należałoby sprawdzić. Te wyniki, które ja mam i taka już analiza pogłębiona, analiza jakościowa wskazuje na to, że jednak te stereotypy są obecne w wypowiedziach biegłych, są obecne w pytaniach też, które zadają, czy w wątkach, które ciągną w rozmowie, w wywiadzie z badanym. No już samo nawet używanie tego określenia pacjent, które nie jest używane przez pacjentów, tylko przez biegłych, wracając do tego, co pokazałam dzisiaj, bez tej pogłębionej analizy, no to jest określenie, którego używają sami biegli, a nie osoby opiniowane. Więc tak, na pewno trzeba to pogłębić. Nie mam jeszcze w tym momencie możliwości przeprowadzenia takiej analizy, żeby porównać osobno wypowiedzi badanych i wypowiedzi biegłych. Natomiast mam informacje z analizy już takiej jakościowej, czy wspomaganej korpusowo analizy dyskursu, które wskazują na to, że również w wypowiedziach biegłych te stereotypy są jak najbardziej obecne. No i drugie pytanie dotyczyło właśnie pytań, czy te pytania organów procesowych jakoś nie nakierowują biegłych, nie wprowadzają pewnych wątków, które właśnie no, prowadzą do jakichś stereotypowych wypowiedzi, tak, do włączania w opinię różnych przekonań dotyczących kobiet i mężczyzn. Nie. Tutaj mam odpowiedź negatywną, dlatego że analizowałam też te pytania, które były postawione przez organy procesowe. One były w przeważającej większości opinii bardzo standardowe, czyli jaki jest stan psychiczny, jaka jest poczytalność tempore criminis, ponieważ nie uwzględniłam w tym korpusie takich opinii uzupełniających, to właśnie w opiniach uzupełniających zazwyczaj tych pytań jest więcej, te pytania były bardzo standardowe i bardzo ogólne, więc nie mam wrażenia, żeby one w jakiś sposób naprowadzały biegłych, kierowały ich w stronę tych konkretnych wątków. No jedyne co to takie skierowanie w stronę użycia szkodliwego alkoholu i stanu upojenia alkoholowego, bo to jest coś, co pojawia się w tych pytaniach biegłych. No i faktycznie to słownictwo związane z używaniem substancji psychoaktywnych czy nadużywaniem pojawia się częściej w opiniach dotyczących mężczyzn, więc to jest jakiś element tego bajasu. No i to może jakoś wynikać z tych pytań organów procesowych, no ale też jak rozumiem po prostu z tego, że częściej mężczyźni akurat są diagnozowani w tym kierunku właśnie upojenia alkoholowego, uzależnień od alkoholu, od narkotyków, generalnie od substancji psychoaktywnych. Więc tutaj na to pytanie odpowiem tak i nie, no a na pytanie dotyczące wypowiedzi badanych również tak i nie, ze wskazaniem na to, że to wymaga zdecydowanie dalszej analizy. No i też jedna jeszcze rzecz, którą chciałabym przeanalizować, która mogłabym dostarczyć jakiś wskazówek, to jest taka analiza porównawcza, głównie stylometryczna, opinii sądowo-psychiatrycznych i innych tekstów pisanych przez psychiatrów, czyli na przykład epikrys, które niestety są bardzo trudno dostępne, albo łatwiej dostępnych opisów przypadków różnych czasopism medycznych, no i z drugiej strony pisanych przez sędziów, czyli uzasadnień wyroków sądowych. No i takie porównanie może tych trzech grup tekstów mogłoby wskazać, gdzie ten element tej stronniczości, gdzie te uwarunkowania genderowe się pojawiają, na którym etapie. Czy one są po stronie biegłych, czy to sąd jakoś te wątki wprowadza i prowadzi do takiej stronniczości, czyli wpływa po prostu na biegłych. Więc tak odpowiadając na te pytania, oczywiście może odniosę do tej kwestii jakości opinii. Bardzo się cieszę, że pan profesor ten wątek prowadził, bo no, nie chciałam go jakoś bardzo mocno poruszać, też nie jest przedmiotem mojego badania, natomiast rzeczywiście już opracowując ten materiał tekstowy, no miałam bardzo poważne problemy związane właśnie z jakością opinii i nawet taką jakością na poziomie właśnie językowym. Znaczy liczba błędów, które tam się pojawiały, rozmaitych, stylistyczno-ortograficznych była, no myślę, że zaskakująca i nieco przykra, ale to dotyczyło mnie bezpośrednio, ponieważ te błędy musiałam w większości ręcznie poprawiać, bo inaczej te wszystkie narzędzia do automatycznej analizy tekstu po prostu by nie zadziałały i źle by rozpoznały poszczególne słowa, więc miałam z tym do czynienia bezpośrednio prowadząc korektę.
Także pod kątem językowym ta jakość jest niska. No i też o ile widać, że ta struktura opinii jest dosyć podobna, ale to są podobieństwa na poziomie poszczególnych ośrodków. Te opinie nie są jednolite, nie ma właśnie takich standardów, nie ma takiej opinii wzorcowej, i stosuje się pewnego wzorca gatunkowego opinii. Tak? Te opinie są podobne, ale w ramach ośrodków, natomiast pomiędzy ośrodkami różnią się między sobą. No i też są bardzo takie niejednorodne i nie tylko ta polifoniczność, czyli te wypowiedzi różnych osób też zaangażowanych w jakoś postępowanie, ale też po prostu, tak powiedziałabym, intertekstualność, cytowanie bardzo wielu innych tekstów, właśnie cytowanie, nawet nie parafrazowanie, no i też taka repetytywność, powtarzanie pewnych fragmentów wielokrotnie, tak, w ramach jednej opinii, te same zdania, te same fragmenty mogą się pojawić nawet w trzech miejscach w przypadku opinii nieco dłuższych. No ale też tutaj jest bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o samą opinię. To znaczy trafiają się opinie bardzo wysokiej jakości i trafiają się opinie no, dużo niższej jakości. Też pokazuje, że ten mój korpus jednak jakoś w miarę ten stan opiniowania w Polsce pewnie oddaje. Mam i takie przypadki. Ja też bardzo zachęcam naszych gości do zadawania pytań i tych związanych z metodologią i teoriami, które Agnieszka włączyła do pracy. Ja, Agnieszka, zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, chciałam Cię też zapytać o wyzwania związane z tym tematem, bo w trakcie naszego seminarium Cyfryzacja pod lupą nauki pokazujemy takie badania, które są bardzo innowacyjne, które łączą różne metody analizy danych, są interdyscyplinarne, łączą właśnie też różne obszary. Twoje badanie na pewno do takich należy i ono się świetnie wpisuje w nasz format, ale z jakimi wyzwaniami się spotkałaś, przygotowując ten projekt? Bo wydaje mi się, że takich wyzwań musiało być dosyć sporo, biorąc pod uwagę to, jak złożone jest Twoje badanie. No, wyzwań było sporo. Wyzwaniem podstawowym było zdobycie materiału, niestety. O tym nie mówiłam bardzo dużo i być może to wydawało się tak proste, jak pokazałam jeden slajd i powiedziałam o tym dosłownie dwa zdania, ale sam proces... Właśnie, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, to wydawało mi się być najtrudniejsze od samego początku. Jednak. Sam proces pozyskiwania opinii zajął mi 4 lata. I naprawdę to było odbijanie się od drzwi, a starałam się je pozyskać i z ośrodków psychiatrii sądowej, i z prokuratur, i z sądów różnego szczebla. I dopiero właściwie w ciągu ostatnich 2 lat ten proces przyspieszył na tyle, że mogłam zebrać rzeczywiście no, wystarczająco duży korpus na potrzeby moich analiz. Więc to było główne wyzwanie, no i to niestety wiązało się z drugim wyzwaniem, to znaczy z tym, że badania są interdyscyplinarne, prowadzone w przecięciu 2 dziedzin, które są niestety dosyć hermetyczne, czyli prawa i medycyny, psychiatrii. No i faktycznie jako osoba z zewnątrz miałam zdecydowanie trudniej. To już nawet właśnie pozyskując materiał, widziałam, że takie kontakty bezpośrednie, czy mówiąc wprost, znajomości bardzo pomagały i bardzo dużo zmieniały. Więc tutaj to było duże utrudnienie. No i też samo takie socjologiczne ujęcie tego tematu było dosyć trudne. Bardzo łatwo tutaj się wychylić w jakąś jedną stronę, albo w stronę medycyny, albo w stronę prawa. I ta taka perspektywa socjologiczna, no łatwo dosyć ją, myślę, że utracić. No i też to sprawia pewne trudności już z takiej perspektywy bardzo praktycznej pisania tekstów, prawda, naukowych potem z tego tematu, czy pisać teksty bardziej wychylone w stronę medycyny, czy psychiatrii, czy prawa, czy może jednak socjologii. No i w każdej z tych dyscyplin można się spotkać z niezrozumieniem. A jeżeli jeszcze do tego dołożę się te metody, które stosuję, które są stosowane w lingwistyce, które są obce w tych pozostałych dyscyplinach, bo w socjologii one są nadal rzadko stosowane, w prawie są stosowane już coraz częściej, ale w polskim prawie nadal rzadko, w medycynie też coraz częściej i w polskim medycynie też rzadko, no to tutaj tych możliwości niezrozumienia było naprawdę, naprawdę dużo. Więc myślę, że to są takie 2 podstawowe wyzwania, które są też ze sobą bezpośrednio skorelowane. No i oczywiście same te analizy, ponieważ nie ma takich badań na tego rodzaju materiale, muszę eksperymentować. Tak? Nie ma jakichś jasnych ścieżek, jak tego rodzaju materiał analizować. Muszę sama te podejścia wypracowywać. No i powiedzmy, że pewne ograniczenia akurat dla mnie to nie był tak duży problem. Jest sama specyfika materiału. Ja oprócz analizy
tych opinii. Jeszcze prowadziłam badania aktowe przez pewien czas, więc rzeczywiście miałam do czynienia z, no i to były sprawy karne, głównie, jak mówiłam, przestępstwa, rozdzielenie przemocy, głównie przeciwko życiu, zabójstwa. No to jest temat trudny, powiedzmy, że lektura tych tekstów, szczególnie w dużej ilości, może być problematyczna. Niekoniecznie musi. No to jest też przewaga w pewnym sensie tych narzędzi, które stosuję, że no teoretycznie można by je było zastosować bez jakiejś bardzo uważnej lektury tych tekstów, aczkolwiek wtedy ta analiza nie byłaby wystarczająco pogłębiona, więc jednak tutaj połączenie analizy takiej, powiedzmy, bardziej ilościowej, bardziej to spojrzenie z dystansu, z takim spojrzeniem bliska, no jest moim zdaniem konieczne. To jest też coś, co będę kontynuować i zamierzam robić dalej. Ja chciałam też dodać pytanie, które pojawiło się na naszym forum, a mianowicie to jest pytanie o wyniki, które uzyskałaś w ramach tego badania. Czy te wyniki są dla Ciebie zaskakujące? Czy to jest tak, że właśnie kluczową wartością Twojego badania jest to, że udało Ci się potwierdzić te założenia teoretyczne, które znalazłaś w literaturze i o których wspominałaś na samym początku swojej prezentacji? To jest znakomite pytanie, bo takim jednym z najczęstszych chyba właściwie zarzutów wobec badań z użyciem tych metod, które ja też stosuję, to odnoszenie analizy tekstu, tekst mining, tworzenie języka naturalnego, w ogóle humanistyka cyfrowa, no to jest to, że właściwie nie odkrywamy nic nowego, tylko potwierdzamy znane tezy i hipotezy. Ale no, chciałam podkreślić, że bardzo dużą wartością jest to, że my je potwierdzamy na tak dużych danych i jesteśmy w stanie je zweryfikować, tak, też stosując testy statystyczne. Więc dla mnie w pewnym sensie zaskakujące było to, że te tezy z literatury, które były formułowane od latach 90., wczesnych latach 2000, one się potwierdziły w roku 2009-2020, bo to jest ten zakres opinii w Polsce, tak, też w zupełnie innym kontekście prawnym, innym systemie prawnym, bo one były zazwyczaj, te badania zazwyczaj na podstawie których były formułowane te stwierdzenia o genderowych uwarunkowaniach, były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. I właśnie inny system, inny rok, inne uwarunkowania społeczno-kulturowe, a nadal te wątki zostały potwierdzone. No i też w dosyć zaskakujący sposób, tak? No nie przewidywałabym, że jest tak często używane określenie pacjent w tych opiniach, czy faktycznie potwierdzanie takich rzeczy, które się wydają oczywiste, ale na tak dużych danych, w tak nieoczekiwany czasem sposób, w tak nieoczekiwanych analizach, byś nie przypuszczała, że one akurat mogą coś do takich wniosków prowadzić, jest samo sobie zaskakujące. Już tych wyników nie pokazywałam, ale porównując opinie dotyczące kobiet i mężczyzn, na przykład wyszło, że to w opiniach, przepraszam, pisanych przez kobiety, pisanych przez mężczyzn, no, okazało się, że to mężczyźni piszą mniej poprawnie, używają części rejestru nienormatywnego, czyli po prostu popełniają błędy stylistyczne, językowe. Więc tego typu wnioski, no znowu, mało zaskakujące, ale zaskakujące przez to, że tego rodzaju analiza je potwierdziła, iż one rzeczywiście okazały się istotne statystycznie i te różnice były naprawdę duże. Myślę, że to mnie zaskoczyło. No i też zaskoczyło mnie to, że jest tak duże zróżnicowanie między tymi opiniami pisanymi przez mężczyzn i kobiety. Rzeczywiście tych cech różnicujących w analizie stylometrycznej wyszło bardzo, bardzo dużo. Tutaj będę prowadzić jeszcze dalsze eksperymenty, czy uda się automatycznie określić płeć biegłego i z jaką skutecznością na podstawie automatycznej lektury tekstu opinii, ale wydaje się, że jest to całkiem prawdopodobne. Więc te różnice są naprawdę duże i naprawdę widoczne. Może niekoniecznie gołym okiem, ale właśnie ta analiza ma tę zaletę, że wydobywa takie elementy rzucające też podobieństwa. Twoje badanie to jest takie źródło bardzo wielu inspiracji i dlatego też bardzo się cieszymy, że przyjęłaś zaproszenie do naszego seminarium. I ja chciałam zapytać i profesora Winczorka, i ciebie, Agnieszka, o to, po jakie tematy jeszcze w zakresie właśnie takich interdyscyplinarnych badań na przecięciu psychiatrii, prawa, socjologii warto by było sięgnąć. Pytam o to, ponieważ my kierujemy nasz format do osób, które szukają pomysłu na swoje prace badawcze, nie tylko w zakresie doktoratów, ale też licencjatów czy prac magisterskich. Którymi tematami warto się zająć? I to pytanie kieruję do profesora Winczorka.
Dziękuję bardzo. No ja mogę, jak się zawężamy do tematu przecięcia psychiatrii prawa, zdecydowanie powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej, to znaczy bardzo byłbym ciekaw podobnego badania na korpusie opinii, a być może na korpusie w jakiś sposób uzyskanych zapisów rozpraw sądowych, co byłoby zupełnie inną rzeczą, ale też bardzo ciekawą, dotyczącą bezwłasnowolni. Tak? To jest taki obszar, gdzie mamy kilkadziesiąt tysięcy spraw w Polsce. To jest bardzo wątpliwa praktyka, tak, ona narusza prawdopodobnie konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tam jest duża kontrowersja dotycząca tego, jak tę konwencję należy stosować. No a praktyka jest taka, że w sposób dość mało refleksyjny instytucje ubezwłasnowolnienia się stosuje. No i byłoby ciekawe, żeby zobaczyć, w jaki sposób takie decyzje się uzasadnia i jaka jest rola ekspertów w tej mierze. Podobna rzecz dotyczy przymusowego leczenia psychiatrycznego. Tutaj jest, powiedziałbym, jeszcze bardziej przykra i rzekłbym wręcz paskudna, to nie naukowe określenie, ale sobie pozwolę na takie okoliczność, że istnieje pewna zależność pomiędzy tym, czy sąd dopuszcza przymusowe leczenie pacjenta, a liczbą osób, które są umieszczane w szpitalach psychiatrycznych, tak, dosyć duża liczba osób, które są leczone w szpitalach, trafiają tam w taki sposób, no co się przekłada na dochody tych szpitali. Więc jakby pytanie brzmi, na ile, że tak powiem, kontrola nad tego typu decyzjami jest wystarczająco wnikliwa, tak, czy sąd rzeczywiście dobrze z narzędzi, które mają korzystają w tej sprawie. Więc to byłyby na pewno obszary, które są bardzo ciekawe. Ogólnie jak przychodzi do kwestii, powiedzmy, sądowo-psychiatrycznych, to się krzyżuje jeszcze z problematyką niepełnosprawności i to też byłaby rzecz bardzo interesująca, żeby badać zagadnienia dotyczące orzecznictwa na temat niepełnosprawności. Na ten temat jest literatura, ale to też jest rzecz bardzo ciekawa, być może w kontekście sądowym, w kontekście kontroli nad takimi orzeczeniami, prawda? Bo to też jest możliwe. Więc na pewno metody korpusowe w tym obszarze byłyby bardzo, bardzo dobre. No oczywiście jest problem, o którym pani magister wspomniała, dotyczący dostępu do danych. Miałbym pytania jeszcze, bo takie mi się nasuwają, ale chyba oczekiwanie byłoby takie, że teraz pani magister mogłaby odpowiedzieć na te pytania, więc zgłaszam się do zadania pytań, ale na razie ich nie zadam. Te pytania pojawiają się też ze strony osób nas słuchających i oglądających. Ja może od razu dodam jedno z takich pytań, które się pojawiło. To jest pytanie o możliwości zrekonstruowania właśnie na podstawie analiz korpusowych norm niepoczytalności. Czy można takie różnice dostrzec między opisywaniem niepoczytalności kobiet i mężczyzn? To jest pytanie, które dodaję i jednocześnie oddaję Ci głos, Agnieszka. Dobrze, to w takim razie ja krótko odpowiem to pierwsze pytanie dotyczące potencjalnie ciekawych zagadnień na przecięciu psychiatrii, prawa, socjologii. Ja bym tutaj dorzuciła taki wątek międzynarodowy, wydaje mi się, że bardzo obiecujący. Są porównania, wszelkie porównania międzynarodowe, opiniowania. Powiedzmy, że no ja zaczynam wypracowywać jakieś podejście badawcze, które można było zreplikować i można było stosować do opinii też wydanych w innych językach, bo te narzędzia umożliwiają analizę tekstów wielojęzycznych w różnych językach, więc to nie jest już taki problem. Więc z jednej strony takie badania porównawcze, no z drugiej strony w ogóle polecam badania aktowe socjologom jako
jako badania. Mam wrażenie, że w socjologii takie badania dokumentów urzędowych są trochę gdzieś w zapomnieniu, rzadko się prowadzi takie badania, a naprawdę to daje dosyć duże pole do dosyć interesujących i pytań badawczych, i wniosków, więc myślę, że akta sądowe jako materiał badawczy bardzo wiele możliwości i też to, że w ramach takich akt, w ramach postępowania sądowego jest naprawdę tworzonych bardzo wiele różnych tekstów z bardzo wielu gatunków i można analizować zeznania świadków, protokoły przesłuchań, można analizować nie tylko opinie biegłych psychiatrów, ale opinie innych biegłych, można analizować właśnie protokoły posiedzeń, można analizować uzasadnienie wyroków sądowych, jest naprawdę bardzo dużo materiału. Można wykrywać specyfiki gatunkowe, ale też można patrzeć na to szerzej, prowadzić jakąś analizę, już może nie korpusową, ale taką analizę dyskursu, nawet krytyczną analizę dyskursu, jak niektórzy lubią stosować w odniesieniu właśnie do medycyny i prawa. Natomiast znowu problem z tą dostępnością tekstów, ale badania aktowe są łatwiejsze, bo tych tekstów wtedy nie trzeba digitalizować, dostęp na miejscu jest możliwy, to wykonanie fotokopii jest trudniejsze i to było dla mnie tym głównym wyzwaniem, jest tam dostęp do tekstów i możliwość ich lektury. No i tak tylko chciałam wspomnieć, że prowadzi się trochę badań w ogóle z obszaru prawa i z wykorzystaniem tych metod korpusowych również w Polsce, na przykład na UW, naszej uczelni, Marta Buchoc, tak, od niedawna realizuje projekt właśnie, gdzie wykorzystuje metody korpusowe, interesuje ją prawo aborcyjne, więc wydaje się, że to ma potencjał i też ma potencjał również rozwoju w Polsce. I w ogóle są takie badania, które takie już bardziej praktyczne, powiedziałabym, nad zastosowaniem korpusów w takiej praktyce właściwie sądowej przy na przykład ustalaniu znaczenia pewnych pojęć, tak? Pozwala jakoś to rozwiązać problem nieostrości terminów prawnych. Można zastosować metody korpusowe, żeby sprawdzić znaczenia pewnych pojęć. To jest też stosowane, też już widzę, że w Polsce jest coraz większe zainteresowanie, więc zakładam, że to się będzie rozwijać bardzo mocno. A co do drugiego pytania o tę niepoczytalność, to pytanie jest, myślę, że nieco tendencyjne, bo to jest jeden z głównych wątków mojego doktoratu. Podejrzewam, że może zadała je osoba, która o tym wie. Więc czy można wnioskować na temat niepoczytalności? No tak, bo cały czas to jest taki punkt odniesienia, prawda, w tym przypadku, czyli mogę analizować, sprawdzać, jakie zachowania są uznawane, czy jakie objawy, jakie zachowania są uznawane za właśnie nienormalne, tak, czy anormalne u kobiet i u mężczyzn, czyli co jest uznawane za objaw, a co nie jest. No i potem jakoś to korelować z konkluzją dotyczącą poczytalności albo niepoczytalności osoby opiniowanej. Takim jednym bardzo ciekawym wątkiem, żeby podać przykład, co wychodzi, to pominęłam, ale to było widać w tej analizie słów kluczowych, w bardzo dużej tabeli, na przykład w opiniach dotyczących kobiet zdecydowanie więcej było słownictwa związanego z wyglądem. Znowu, można pomyśleć stereotypy, to jest oczywiste, w przypadku kobiet oceniany jest wygląd, no ale tutaj to jest rzeczywiście o tyle ciekawe, że ten wygląd jest jakimś takim wskaźnikiem zdrowia psychicznego. Z jednej strony właśnie osoba, takie powiedziałabym dwuznaczne, z jednej strony osoba opiniowana, przede wszystkim kobieta, no jeżeli dba o swój wygląd, tak, nie tylko o higienę, ale właśnie o wygląd, to słowo jest, funkcjonuje, no to znaczy, że tak, jest jakoś dostosowana społecznie, to jest uznawane za pewien pozytyw, może sygnał, że nie ma żadnych zaburzeń psychicznych, jeżeli jest zaniedbana, nie dba o siebie, nie dba o swój wygląd, no to znaczy, że coś może się z nią dziać nie tak, no ale pozytywne, z drugiej strony może być też odbierane jako negatywne i jest odbierane negatywnie społecznie, jeżeli kobieta nadmiernie o siebie dba po dokonaniu jakiegoś czynu przestępczego, na przykład zabójstwa, no to może świadczyć o tym, że nie odczuwa wyrzutów sumienia, nie odczuwa winy. Tak, takie były sytuacje w przypadku jakichś głośniejszych procesów sądowych, gdzie oskarżone były kobiety, które przesadnie, w cudzysłowie, dbały o swój wygląd, czyli po prostu dbały o swój wygląd w trakcie procesu. To było odczytywane negatywnie, że właśnie nie widać po niej tych wyrzutów sumienia. Więc to jest dosyć ciekawe. I w ogóle taka nadmierna dbałość o wygląd zewnętrzny też może być uznawana za objaw zaburzeń psychicznych, na przykład fazy maniakalnej, tak, w chorobie afektywno-dwubiegunowej.
Więc to jest tak na dwie strony. Ale właśnie wygląd w przypadku kobiet jako taki potencjalny wskaźnik poczytalności lub ich braku. Więc tego rodzaju wątki można w takiej analizie wydobyć. Nieoczekiwane, powiedziałabym. Tych wątków w Twojej pracy, Agnieszka, jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja chciałam zapytać Panie Profesorze, czy chciałby Pan jeszcze dodać coś do tych elementów naszej dyskusji, które żeśmy poruszyli, bo wspominał Pan o pytaniach, które się pojawiły. Tak jest. Mam jedno pytanie, które jest w pewnym sensie uwagą i drugą uwagę, która też jest w pewnym sensie pytaniem, więc mam nadzieję, że będzie to również interesujące dla pani magister. Pierwsza rzecz dotyczy tych problemów z dotarciem do źródeł i też tej zachęty, którą tutaj wygłaszamy do tego, żeby prowadzić badania korpusowe na materiałach prawniczych, na aktach spraw czy na innych źródłach. No i uwaga jest taka i pytanie jest takie, że prawdopodobnie powody, dla których czasami się nie dostaje dostępu do jakiejś rzeczy, no nie są zupełnie losowe, prawda? One często mogą być zupełnie losowe, ale często tak może nie być. Tak? No, do tej pory nie mamy w zasadzie systematycznego jakiegoś sposobu na to, żeby dowiedzieć się, jakie orzeczenia sądowe są publikowane, prawda? Mimo tego, że mamy potężne bazy orzecznictwa sądowego, no to nie jesteśmy do końca pewni, co i jakimi metodami tam trafia. Być może byłoby to coś ciekawego do zbadania samo w sobie, no ale też z tym też się wiąże pytanie, czy w tych konkretnych badaniach, o których pani magister nam opowiada, jakieś zagrożenie się nie pojawia jednak ze strony, powiedzmy, nielosowości korpusu, jeśli tak to można określić, znaczy czy to nie jest tak, że mówiąc krótko, pani dostała to, co ktoś pani chciał dać, prawda? I przypadków poważniejszych, czy jakichś rzeczy, których się nie chciało pokazać, po prostu pani nie pokazano, tak? Czy pani ich po prostu nie dostała. Więc to jest jedna uwaga i jedno pytanie. Na pewno osoby, które nas słuchają i chcą jakieś badania projektować przy użyciu metod korpusowych, powinny na to wziąć poprawkę, że no może być tak w tych materiałach urzędowych, tych danych urzędowych, że one nie są zupełnie przezroczyste, tylko one są skrzywione w jakąś stronę i nie do końca będzie wiadomo w jaką, a być może należałoby się na tym zastanowić, w jaką stronę one się skrzywiają. Natomiast druga rzecz to jest ten wątek różnych uwarunkowań, dla których opinie sądowo-psychiatryczne mogą być jakoś obciążone jakimiś biasami, jakimiś stereotypowymi sposobami postrzegania badanych czy jakichś innych kwestii. I to jest takie pytanie i taka uwaga, która mi się pojawia na tle, tutaj sobie wyciągnąłem na drugą część ekranu, treści artykułu 31 kodeksu karnego, który no, jest tym artykułem, który sądowi daje powód do tego, żeby pytać biegłych o niepoczytalność. Tak, no bo to jest znana rzecz i pani też w swoich tekstach o tym pisze, że ta definicja niepoczytalności jest dość, jakby to powiedzieć, rozpaczliwa, to znaczy ona nie jest językiem naukowym sformułowana, tak? Ona nie nawiązuje do kategorii medycznych, a jeżeli to do kategorii, które są przestarzałe, prawda? Bo tam jest mowa o tym, że niepoczytalna jest osoba, która jest upośledzona umysłowo, chora psychicznie albo cierpi z powodu jakichś innych zakłóceń czynności psychicznych. Więc nie wiadomo, co to jest choroba psychiczna do końca. Upośledzenie umysłowe również to nie jest termin, którego by ktoś chciał używać. To jest język, który jest nacechowany, prawda? I on w pewnym sensie jest sugestywny, prawda? On mówi, no, interesuje nas upośledzenie umysłowe, prawda?
kim jest ktoś, kto jest upośledzony umysłowo. Podobny język występuje w przypadku ubezwłasnowolnienia, o którym wspominałem, to też może być pewien problem. Więc zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tak, że zadanie pytania o niepoczytalność, którą ciężko jest zdefiniować w kategoriach naukowych, no nie jest takim sygnałem dla tych biegłych, prawda? Że no, sąd w swoim majestacie pyta o coś, co jest bez sensu, tak mówiąc już zupełnie potocznie, tak? I zadaje pytanie w kategoriach, na które niełatwo jest odpowiedzieć językiem medycyny, no to można powiedzieć, biegły sobie pozwala, prawda, na pewne rzeczy. Czy nie sądzi pani, że to miałoby jakąś rolę, że to jest taki lead, prawda, do tego, że biegli sobie, jakby to powiedzieć, odpuszczają pewną staranność w przygotowaniu takich opinii? To może zacznę od tego drugiego pytania. Zastanawiam się teraz, czy właśnie fakt, że to pytanie jest sformułowane w takim języku i ten artykuł brzmi tak, jak brzmi, i że nie jest to sformułowane w kategoriach medycznych i trzeba dostosować się do tego języka, w jakim to zostało zapisane. Właśnie to może nie prowadzić do tego, że ci biegli szukają jakichś pozamedycznych no, wskazówek, tak, w swojej analizie, nie, na przykład linii życiowej opiniowanego, też w wywiadzie, który z nim prowadzą, że może właśnie szukają takich uwarunkowań jakichś, nie wiem, społecznych, szukają tych uwarunkowań w rodzinie osoby opiniowanej. Szukają ich po prostu niekoniecznie w samej diagnozie, tak jakby to zrobili, gdyby ta osoba była rzeczywiście ich pacjentem. Więc może, zastanawiam się, nie jest to coś, co w tym momencie, nie jest to kwestia, którą w tym momencie mogę rozstrzygnąć, to rzeczywiście zdecydowanie wymaga dalszych analiz, ale wydaje mi się to potencjalnie interesującym wątkiem. I też no, w ogóle widać w tych opiniach te napięcia bardzo mocno związane z tym, że oczekuje się jednoznacznego rozstrzygnięcia poczytalny, niepoczytalny, no ale samo to pytanie jest sformułowane w taki, a inny sposób, więc nie da się tych kategorii medycznych bezpośrednio przyłożyć. No i mam wrażenie, że biegli tak... jeszcze trzeci wątek to jest ta duża odpowiedzialność po stronie biegłych, no bo faktycznie ta opinia jest decydująca, to o czym pan profesor mówił na początku też. Czy to nie prowadzi takich strategii trochę ucieczkowych i też takiego wycofywania się z tych jednoznacznych konkluzji, do osłabiania takiego wydźwięku i też retoryki tych opinii psychiatrycznych. Na przykład to, że nie ma tej narracji tak formułowanej, jak ona z tego, co wynika z badań, jest formułowana na przykład w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości, to nie jest takie właśnie wycofywanie się, pozbawianie tych opinii tego elementu retorycznego, takie osłabianie tak naprawdę tej opinii, osłabianie swoich konkluzji. I też w takich nowszych opiniach widzę taką tendencję do stosowania jakichś sformułowań właśnie osłabiających te wymowy tych wniosków i siłę. Tak, że z pewnym prawdopodobieństwem można coś stwierdzić. Czyli wprowadzającym takie stopniowanie, które rzeczywiście jest obecne w psychiatrii, bo tam to nie jest albo, tam mamy pewne kontinuum. Więc widzę takie elementy, czy takie strategie wprowadzania tego typu, no właśnie, nie wiem, czy ucieczkowych, czy takich właśnie bardziej medycznych no, strategii, tak, działań w tych opiniach. No ale tak, jeszcze jedna rzecz, o której myślałam, odwołując się do tej definicji niepoczytalności, no to jak jest mowa o tej choroby, sama definicja, czytałam sporo tekstów na ten temat, że w polskim prawodawstwie w praktyce, jak się myśli o chorobie psychicznej, to się myśli o psychozie, tak? I że sędziowie oczekują stwierdzenia, że jest ta choroba psychiczna, to znaczy, że jest psychoza, tak? Jeżeli jest psychoza, to jest niepoczytalność, to jest takie utożsamienie. Więc to też może nakierowywać biegłych na to, żeby rozpatrywać właśnie te objawy potencjalne odpowiadające w kategoriach psychotycznych. I jest rzeczywiście bardzo dużo słownictwa związanego no, generalnie tak, z psychozą, z objawami psychotycznymi w tych opiniach. To jest też taki jeden z elementów, gdzie widać ten wpływ sposobu zadawania pytań przez biegłych, no i wyjściowo samego sformułowania w kodeksie. Rzeczywiście to tak nakierowuje. Być może są też inne
jeszcze elementy, które tych biegłych nakierowują. Więc tak odpowiadając na pytanie, znowu nie mam tej rozstrzygnięć, mam tylko dalsze wątpliwości. Żałuję, że nie ma doktora Goska, bo być może on nam był tutaj trochę naświetlił i też powiedział właśnie z perspektywy biegłego, jak oni sobie radzą z tymi różnymi niejednoznacznościami, z tymi zderzeniami języka medycyny prawa, z tymi oczekiwaniami wymiaru sprawiedliwości, z tą niezgodnością z językiem i też z metodologią po prostu medycyny. To jest zupełnie inna metodologia tego rodzaju badania. Tak? Już samo to nastawienie na te jednoznaczne konkluzje jest problematyczne. Więc żałuję, że nie możemy o tym porozmawiać. No wiem, bo byłam uczestniczką wielu konferencji synowo-psychiatrycznych w ramach mojego badania, że to jest wątek dyskutowany w środowisku i rzeczywiście postrzegany jako problem. I mam nadzieję, że doktor Gosek nieco szerzej o tym powie. Natomiast co do pierwszego wątku, znowu bardzo trafnie wykrył pan potencjalną słabość tego rodzaju badań, czyli kwestia reprezentatywności po prostu. Ja się posługiwałam tym terminem, mówiąc, że no, korpus nie jest reprezentatywny, ale jednak jakoś oddaje to zróżnicowanie, wydaje się, więc można uznać, że w jakiś sposób reprezentuje to opiniowanie sądowo-psychiatryczne w Polsce, przynajmniej w zakresie spraw karnych i w zakresie przestępstw z użyciem przemocy szeroko rozumianych. Natomiast no, jest to korpus w literaturze lingwistycznej posługują się badacze pojęciem korpusu oportunistycznego, czyli faktycznie zbieramy to, co jest dostępne. Ja starałam się, żeby ten korpus był w miarę możliwości zrównoważony. Mam wrażenie, że to się udało i sam fakt, że mam te opinie wydane przez naprawdę dużą liczbę bardzo różnych biegłych i z wielu różnych ośrodków w kilku różnych województwach, no to zróżnicowanie jest przynajmniej duże, ale faktycznie taki korpus nigdy nie będzie reprezentatywny. I to nawet nie korpus opinii sądowo-psychiatrycznych, tylko nawet korpus uzasadnień, które są zdecydowanie łatwiej dostępne. Profesor zauważył, to są portale, które gromadzą orzeczenia, gromadzą uzasadnienia i one są bardzo łatwo dostępne, każdy może je pozyskać. Natomiast nie ma rzeczywiście możliwości zweryfikowania, na ile one są reprezentatywne, co my faktycznie otrzymujemy, bo nie ma też takich danych dotyczących całej populacji, w cudzysłowie tekstów, tak? Nie ma takiego punktu odniesienia, wobec którego moglibyśmy oceniać, że okej, na przykład w korpusie mamy tyle procent tego rodzaju opinii, w całym polskim opiniowaniu wydano tyle procent w takiej sprawie dla opiniowanego o tej płci. Wtedy moglibyśmy się zastanawiać, czy właśnie korpus jest reprezentatywny, bo na przykład oddaje przynajmniej te proporcje. Nie mamy nawet możliwości określenia szczegółowo tych proporcji w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym. Agnieszka, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale niestety powoli kończy się czas naszego nagrania i ja muszę przyznać, że oczywiście nie słucham o twoim badaniu pierwszy raz, ale za każdym razem, jak o nim rozmawiamy, to zdaję sobie sprawę coraz bardziej, jak bardzo jest ono interdyscyplinarne, jak wiele wątków sobie zawiera. Ja mam wrażenie, że to jest temat nawet nie na jedno, a na kilka takich seminariów jak cyfryzacja pod lupą nauki i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję o tym badaniu i o jego wnioskach podyskutować. Ja bardzo chciałam ci podziękować za to wystąpienie. Chciałam podziękować też naszemu dzisiejszemu gościowi, profesorowi Winczorkowi za komentarz. Mam nadzieję, dziękuję też gościom, którzy nas oglądali, śledzili i zadawali pytania. I nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć naszym gościom dobranoc.